Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na ostatni odcinek naszej świątecznej ucieczki i ostatni odcinek z Kają w roli świątecznego elfa, że tak powiem. Dzisiejszy odcinek na pewno będzie pełen emocji, więc pamiętajcie o tym, żeby zostawiać komentarze i zostawiać łapki. Ale słuchajcie, jeżeli dobrze pójdzie, to nie jest to ostatnie spotkanie z naszą Kają, tylko po prostu troszeczkę tutaj klimat może nam się pozmieniać, ale zanim do tego przejdziemy, zanim zobaczycie wszystko, co dla Was zaplanowałam w dzisiejszym odcinku, pamiętajcie o tym, żeby dołączyć do Instagrama, a to będzie bardzo ważne, obserwować mnie tam na Instagramie, żeby wbijać na nasz serwer na Discordzie, co też będzie bardzo ważne. I pamiętajcie o tym, żeby zostawiać komentarze i łapki, ponieważ to już jest w ogóle super, super ważne. Ja troszeczkę zmieniłam Kaję, ponieważ ściągnęłam sobie nowe oczy, soczewki i jakoś tak, wiecie co, ostatnio miałam wrażenie, że cały czas po prostu przez to, że non stop stosowałam jedne soczewki, one już mi się znudziły. Ja nie lubię mieć dużo soczewek, ale jak już jakieś daję, to już potem daję je przez dłuższy czas, dlatego Kaję teraz zmieniłam i zdziwiłam się, ponieważ Kaja w genach miała zrobione brązowe, tylko zielone oczy, a ona ma takie, miała mieć brązowe, więc jakoś tak przeszłam z tym do takiej małej modyfikacji, no i Kai właśnie zrobiłam takie jaśniejsze niż miała, ale myślę, że wygląda całkiem ładnie i powiem Wam, że kusi mnie jeszcze jedna rzecz odnośnie niej, bo chciałabym chyba jej zmienić kolor skóry na ten, z tego bardzo jasnego właśnie na ten. I ja bym ją tak chyba zostawiła i czekałabym na Waszą opinię w tym temacie. Jakoś tak mam wrażenie, że dużo jeszcze ładniej wygląda sobie w takim cieplejszym odcieniu niż takim super chłodnym. Ja bardzo, bardzo Kaję lubię, więc zostawię ją na razie tak, a Wy się jeszcze przyjrzyjcie między tym jasnym, a między tym ciemnym i dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Ja Kai trochę zmodyfikowałam ten strój, ponieważ dałam jej taką bluzeczkę i właściwie zmieniłam kolor spodni, skasowałam już jej ten świąteczny strój, ponieważ, słuchajcie, przed Kają dzisiaj jest dosyć ważny dzień, nawet powiedziałabym bardzo ważny, ponieważ jest noc szaleństw i w tę noc szaleństw Kaja zaplanowała sobie naprawdę dosyć duże szaleństwa. Kazopowiedź. Moi drodzy, jeśli chodzi o Hadesa, no to Hades się wyprowadził, o czym wiecie, ponieważ Wam to mówiłam, że zaszło między nimi coś więcej i Hades jednak postanowił, że no tak być nie może, bo Kaja sobie tutaj zna, o kim układa życie, więc się wyprowadził. I jeśli chodzi o Hadesa, to już tutaj ten temat mamy, moi drodzy, zamknięty w pewien sposób, ponieważ Hades, jak wiecie, jest simem z 4., 5. pokolenia RWDG i właśnie w tym pokoleniu dowiecie się, jak wyglądały jego dalsze losy, co się stało w jego życiu, co postanowił zrobić, kim chciał zostać, dlaczego Hades wszystkim kojarzy się z wiecznym studentem i namiotem oraz co zastał, kiedy w końcu powrócił do swojego domu. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co z Hadesem, to tam wbijajcie na 5. pokolenie RWDG. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam, jeżeli nie oglądaliście. A my się zajmujemy Kają. Weź udział w wolontariacie z rodziną. Nie. Nie bierzesz udziału w wolontariacie z rodziną. W Twoim życiu dzieje się coś więcej. Po prostu przejdziemy do zarządzania światami i tego Twojego cudownego kochanka, który się rozstał z żoną, by być z Tobą, przeprowadzimy do Ciebie. Naszego pana Ito. I pan Ito, chodź tutaj, robimy tak. Góra Como Rebi, lecisz do Brinkstonów. Ty jesteś bardzo smutny, bo rozwiedziony. No cóż, miałeś rodzinę, wszystko. A tu wyszło jak wyszło. Wykąp się. Ty pracujesz jako dyrektor wyższego szczebla. Dobrze, pasuje do ciebie ta praca. Przeglądając raporty wydatków nauki trafia na dziwne nieprawidłowości, co się mocno nie zgadza. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy odkrywa, że spore sumy finansowe Smolonów trafiają na zagadkowe konta należące do członków zarządu. Nauki nie wypracował sobie jeszcze ugruntowanej pozycji w firmie, ale to wygląda na sprawę, którą należy zgłosić władzom. Co powinien zrobić? Nauki zyska sławę i reputację, bądź... no ale straci pracę. Nie, nie chcę, żebyś miał sławę i reputację. No chodź. Przy choince. Wasza noc szaleństw. W sensie jutro jest noc szaleństw.
Chociaż ta dzisiejsza to też taka trochę noc szaleństw. Jebs! Jebs! O, siapem. Ojoj. Blaine Houston? Filan. O, serp. Cały czas tak na nią patrzę i do końca nie wiem, czy się podoba, czy nie podoba to, że zmieniłam jej ten kolor. Kurde! Cały odcinek będę o tym ględzić, no. Sorry. Chodź, no pocałuj ją i pogładź po policzku i spróbuj uwieść. Bo jutro będzie się działo. Będzie się jutro działo, moja droga. Zabawy ci brakuje, to lecicie do Barabara. Zresztą tobie też. Bo to jest naprawdę najszybsza opcja, żeby im zabawę i towarzystwo zapełnić. To jest po prostu złoto interakcja pod tym względem. Nie myślcie sobie, że Kaja nie ma wyrzutów sumienia. Oczywiście, że ma wyrzuty sumienia. I to bardzo duże wyrzuty sumienia, ponieważ no coś tutaj zaszło z Hadesem. A tutaj oświadczyny i śluby. Ale cóż, no żyje się dalej, nie? I Kaja postanowiła, że skoro tak im się pięknie układa, jej nowy facet tak ładnie zarabia, no to trzeba zrezygnować z tego mieszkania. Hades mieszkać tutaj nie chciał, ona chce się stąd wyprowadzić, bo też jej się to mieszkanie, dom kojarzy. Więc postanowiła, że trzeba będzie coś nowego. Obściskuj się z tą osobą, ojej. Trzeba będzie sobie coś nowego znaleźć. Wiesz co, nie wiem, czym się będzie chciała was obściskiwać. No, szaleństw dzisiaj. Ale słuchajcie, jest jedna rzecz, która mnie zastanawia, bo on jest niby młodym dorosłym i tutaj ma dwójkę dzieci. Natomiast to już jest nastolatek, a on jest młodym dorosłym. On chyba powinien być dorosłym tutaj. A nie młodym dorosłym, który niewiele jest starszy od naszej Kai. Dobra, wróciłam i z powrotem jej zmieniłam na ten, co miała na początku kolor. Ja was przepraszam, ja wiem, że wam mówiłam, żebyście dawali mi znać, co sądzicie. W sumie i tak możecie mi dać znać, co sądzicie, ale ja się za bardzo już przyzwyczaiłam. Ja niestety tak mam, że jak już mam jakiś simów, nie potrafię ich tak diametralnie zmieniać, bo już jestem tak do nich przyzwyczajona, że aż mi dziwnie. I o ile w Kasie mi się podobało, o tyle tutaj już jakoś tak wyglądała jak nie ona, jak zupełnie inna simka, co mi nie do końca pasowało. Chodź, zrób masaż swojemu mężczyźnie, drocz się zalotnie. Drocz, bo będziecie się wyprowadzać w ogóle, więc gdzie będziemy mieszkać? Może nie tutaj? Może fajnie by było, wiesz, nowe miejsce jakieś sobie znaleźć. Obściskujcie się. Romans, romansem, nowe życie, nowym życiem, ale purchlaki są, więc trzeba z nimi troszkę poprzebywać, więc nasz Naoki, tak? Naoki powrócił do swojego domu, w którym żył do tej pory, żeby spotkać się ze swoją rodziną. Więc chodź. Może ktoś ci tu wpuści. Nie wiem, czy cię wpuści, no ale zobaczymy. A nie, jesteś wpuszczony tutaj. O, jak miło. O, jak miło. Chodź, przywitaj się jeszcze ze swoim synem nastoletnim. Rozmyślaj nad stylem narciarskim. Chodź, Naoki. Powiedz swoim purchlakom, że ty będziesz śluby brać. Zawołaj? Nie wiem, czy zawołaj. Nie, ogólnie to weź z nim pogadaj chociaż. Plotkuj o romansach w pracy. W sumie to tak trochę wychodzi, jakby on miał romans w pracy. W sensie tą Kaję poznał tam czy coś, ale no nieważne. Idź. Pogadaj z synem. Czemu twój syn jest w butach? Jezu, twój syn wygląda jak twój brat. To jest twój syn? Na serio? Popraw mu humor. Aha, czekaj, bo ty go wołałeś i on tam wyszedł na zewnątrz. O nie. To niedobrze. A ładny jest ogólnie ten dom. To jest ta Simsi, tak? Czy Simsie, czy jakkolwiek ona tam się nazywała. Przepraszam, zawsze zapominam, bo nie oglądam po prostu. Ale coś kojarzę, że to chyba jej był dom. Ładny. A gdzie twoja ex? Jest twoja ex. Możesz ją tutaj zawołać? Nie możesz. To chodź podejdź do niej, przywitaj się z nią. Nie ma to jak spotkać się z ex. I opowiedzieć jej, słuchaj, może wpadniesz na mój ślub? Idealnie, nie?
Nie macie pojęcia, jaką gimnastykę zrobiłam, żeby ona do roboty nie poszła, tylko tutaj została. Nie macie pojęcia. Podejdźcie tutaj razem, proszę bardzo, do tego salonu waszego, bo musicie porozmawiać. No musisz jej opowiedzieć co i jak. A czekajcie, ktoś dzwoni? Ktoś dzwoni, mój szef, czy mam odebrać? No, będzie się złościć, ale nie możesz sobie wziąć dnia wolnego? Bo ja chciałam właśnie, żebyś ty tutaj się zajął, porzuć, znajdź pracę, weź lekcje. No trudno, trochę ci ocena spadnie, ale nikt cię nie zwolni chyba z tej pracy, nie? Ucałuj dłonie, śpiewaj, popraw jej humor, chodź. Opowiedz jej, że tam wiesz, to nie koniec świata, nie? Megumi, nie koniec świata. Entuzjazmuj się do niej gotowaniem, z przyjaznych tutaj. Wręcz prezent, poproś o pokazanie, nie, inni simowie, spiknij z, zachwalaj innego sima, nie, może nie, ale nie spikaj też z nikim. Piewaj partnera, narzekaj na śnieg, opowiedz porywającą historię, chodź tutaj, rozmawiaj o aktualnej pogodzie. Okaż podziw, wiesz, tak żebyś przyjaźnie się z nią rozstał. Plotkuj o romansach, pochwal strój. Aha, ty musisz iść skorzystać. No dobrze, to poczekamy. Usiądźcie raz. Nie umyłaś rąk! Fuj. Kto znowu do nas dzwoni? Obiad smutku, znajdź tego dzieciaka, albo ja to zrobię. No dobrze. Moi drodzy. Co tu się dzieje? Chodź, pocałuj. Dasz radę ją pocałować? Jest zły romans między wami. Zawsze chciałam zły romans ogarnąć. Nigdy nie wiedziałam, jak do końca. Serio? Serio? Czekaj, nie sikuj się. Mam tylko potrzeby uszczęśliw. To jest takie banalne? Możesz z nią flirtować i ogólnie możesz serio wszystko zrobić, co tak miałeś robić? Pochwal wygląd. O ty kurde, no. Ej, znaczy, w sensie, ja chciałam, żeby tam to ogarnął, ale ja nie wiedziałam, że to jest aż takie proste. Czy ja mam może jakieś mody tutaj, że to jest takie proste, czy... Bo mam wrażenie, że kiedyś to było trudniejsze, żeby to naprawiać. Naprawdę, nie wiem, chyba przez to, że oni byli małżeństwem. Łaskocz bezlitośnie, no. Ale tak ogólnie, wiecie, wrócił do domu i wróciły mu wspomnienia. Żony, szczęśliwego domu. W ogóle jaki dupek, Jezus Mary, aż mi nieprzyjemnie od niego. Ale taka wielka chata, piękna Megumi u jego boku, więc od razu mu się tak jakiś romans wkręca, nie? Poślij pocałunek. Jak potrafił w jedną, to i potrafi w drugą stronę. Zapytaj, czy jest w związku. Czy już kogoś znalazłam. Twoja narzeczona pracuje, a ty tutaj z byłą siedzisz, ucałuj dłonie. Poślij pocałunek. Pocałuj, chodź, chodź. Obejmij. Pocałuj w szyję. Lecisz na grubo! Naoki, będziesz czarnym charakterem tej serii. I wręcz róże. Pocałuj. Chociaż w sumie Kaja to też nie lepsza była. Nie, tutaj Sodoma i Gomora jest z każdej strony w tej serii. Słodka gadka, bardzo proszę. Obejmij. Więc tak w sumie, czy nam jest szkoda Kai? Nie. To się nazywa karma. Chociaż tej mi szkoda, ta jest, wiesz. Wiesz, że ta jest, wiecie, biedna w tym wszystkim. Obejmij ją i lecimy z Barabara. Ty podła istoto. Jezu, oni nawet mają zmaczowane ubrania. Matko boska. Piżamy w sensie. Będziemy mieć w super miejscu ślub, przed drzwiami domu. Ale tak właściwie nie miałam za bardzo gdzie umieścić tego łuku weselnego. Chodź, mój drogi, bo ty musisz... Jezu, jak ty go nie lubisz. Wyślij flirciarskiego SMS-a. Powinna być jakaś taka interakcja, że chodź zdenerwowany, bądź zirytowany. O Jezu, jak ona ładna jest tutaj w tym stroju. Megumi Ito. Widzę, że jesteś w dobrym nastroju. Może mógłbyś gdzieś wyjść i czegoś się napić. Nie, kochana, bo on dzisiaj ma ślub. Z tobą się rozwiódł. I ma ślub z Kają.
Ruszył festiwal światła. Rewolucyjny pomysł, zaprezentuj pomysł, porzuć. Zaprezentuj. Dzieci nie przyszły, więc ja wiem, czy ja to powinnam zaplanować. Chyba to zaplanuję w takim razie jako... Pokaż rachunki. Nie. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. O, w ten sposób zrobimy. Może wtedy przyjdą. Ale czekaj, nie ty. Chyba nie ty to powinnaś zrobić. Bo nie wiem, czy będziesz miała jego dzieci. No właśnie, nie będziesz miała jego dzieci, żebyś ty to robiła. To ty zaplanujesz wydarzenie towarzyskie. Bo ja chcę, żeby te jego dzieci były na tym ślubie. Jednak to jest ważne wydarzenie. Pomijam, że ta żona to tak trochę średnio żyje z nim. Ale to jest odrobina dramatu. Uroczysta kolacja, wesele. Mamy nowożeńców, lecicie wy. Ty możesz też wpaść. Chociaż nie, ty nie, dla rodziny, tylko nie będzie za dużo tutaj ludzi. Żywieniowca nie chcemy, miksologa nie chcemy, muzyka nie chcemy, nie w muzeum, tylko u nas w rezydencji. Przestrzeń, plaża, kawiarnia, rezydencja, Brinkston. Oj, Brinkston. Tylko wiesz co, Kaja? Lecimy jeszcze w modyfikuj swój Sima, ponieważ masz złą sukienkę. I przede wszystkim gra jej da czarne buty do ślubu, ślubnego stroju. Więc co to nie? Myślałam najpierw, że może w tym powinnaś wziąć ślub, ale wiesz co, nie. Damy ci normalną suknię ślubną jakąś. Tylko teraz, żeby coś znaleźć, to najprościej będzie zrobić tak i lecimy z kolorem i lecimy z białym. Wiecie, że jak robię takie dramaty, to właśnie zawsze mi jest przykro, że potem im na przykład tak jak teraz jej robię ślub. Bo jakoś takie to mi się wydaje, że ona jego, on ją zdradził, w ogóle co to się podziało, może tylko gra. A ja naprawdę, ja nie wiem, mama mnie źle wychowała, ja współczuję niektórym Simom tego, co im robię w rozgrywkach. Też tak macie? Że jak urządzacie jakieś dramaty, to tak od razu wam przykro? Jaką ja ci suknię ślubną mam dać? Coś ładnego by ci wypadało dać. To jest ładne, ale wiesz co? Chyba tę klasyczną białą ci dam. Jak pięknie się wszystko rozświetliło. I nasza ex. Cudownie. Cudownie, nie? Naoki. I Kaja. No, piękna fotka ślubna, Kaja. Przepięknie wyglądasz. Ale moi drodzy, to nie jest takie proste, jakby się wam wydawało. Kaja oczywiście stwierdziła, że faktycznie, jeżeli chodzi o Hadesa, popełniła błąd, bo jej miłością życia jest stojący tutaj obok niej żonaty typ ze zobowiązaniami, czyli Naoki. Natomiast Naoki stwierdził, że chyba Kaja to jednak jego błąd, ponieważ tutaj cała rodzina, jego żona była, jego syn, jego córka, a tu jakaś taka typiara z domu, który nawet nie jest jej, bez jakichś pieniędzy i w ogóle, przecież to jest materialista, on potrzebuje, on jest szefem tutaj, on tak nie może. Więc chodź mój drogi, odwołaj ślub. Nie będzie ślubu. Nie będzie ślubu. Odwołaj go. O Boże, nigdy tego nie widziałam. Rubraban. Porzucona przed ołtarzem. Wszyscy zwiali do domu. A ty chodź i nie spróbuj uspokoić nie eleganckie przeprosiny, ale z podłych. Jest tutaj Zerwi? Kłóć się o życzliwość. Kurde, ta interakcja fajnie wyglądała, ale szkoda, bo w dwójce oni tak fajnie uciekali. I powinieneś się jej przyznać do tego. A ty chodź, wyrzucisz go. Wyrzuć go. Zbesztaj, nienawidzisz go. Ty za nim krzyczysz. A ty chodź tutaj. Z romantycznych.
Obejmij ją. Że sorry, Kaja, ale to Megumi jest miłością mojego życia. I nie mogę być z tobą. Fajne to było, ale trochę się za bardzo pośpieszyliśmy. A, spróbuj uwieść. Możesz ją pocałować, bo ja bym chciała, żeby ta się wkurzyła. Jakiś taki, wiesz, o. Czy ty możesz być zazdrosna, Kaja, o to? Halo, Kaja. Aha, możesz na nich tylko tak popatrzeć. Lepsze to niż nic, bym powiedziała, ale jednak ta twoja reakcja powinna być większa. Tak czy siak, moi drodzy, zamykamy naszą cudowną noc szaleństw, przeprowadzamy naszego Naokiego z powrotem do jego domu rodzinnego, bo jak Kaja zobaczyła, Naokiego dalej wiąże relacja romantyczna z jego byłą żoną, więc lecimy tutaj, lecimy przenoszenie, lecimy z góry Komorebi, mój drogi, wracasz do siebie do domu. I przed wami ostatnia z niespodzianek. Je za dwoje, moi drodzy. Megumi tak bardzo się pogodziła ze swoim byłym, że spodziewa się ich trzeciego dzidziusia. Więc koniec końców to dobrze, Naoki, że zerwałeś tamtą, więc chodź. Zrobisz tutaj, poproś o zostanie dziewczyną. Chodź, bo tu trzeba, wiesz, wziąć odpowiedzialność. A że ci wybaczyłam. Masz szczęście w tym wszystkim. Okej, i chodź z romantycznych, nie barabara, ale... Halo, ty miałeś zostać jego dziewczyną? O, oświadcz się. Właśnie to. Ślub nie w tę stronę, to w drugą stronę. A dzieci, chodźcie tutaj, podejdź tutaj i podejdź tutaj. Tato, się oświadczam, po raz drugi w dzisiejszym odcinku. Brawo, brawo, konkretny z ciebie facet. Dzieci, będziecie mieć rodzeństwo. Ale to nie wszystko. Ponieważ lecimy tutaj z... Weź cichy ślub. Żeby wszystko wróciło do normy, tak? A dziecko będzie w pełnej rodzinie. No chodź, purchle, bo tu ślub jest, oglądaj ślub. Miał być ślub i jest ślub, ale nie taki, jaki oczekiwaliście pewnie. Kochani, bo ja tym akcentem będę kończyć właśnie świąteczną ucieczkę w kontekście świątecznej ucieczki. Ale jeżeli jesteście ciekawi dalszych losów Kai, to przede wszystkim będę was zapraszać na Instagram, ponieważ na Instagramie zadam wam kilka pytań dotyczących dalszego życia Kai, więc będę bardzo wdzięczna, jeżeli pomożecie mi ułożyć to, jak jej dalsze życie powinno wyglądać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to z chęcią to życie będę wam pokazywać w miniseriach. Jeśli nie, to prawdopodobnie ogram sobie to prywatnie, ponieważ ja Kaję mega polubiłam i wierzcie mi, mam ochotę sobie nią pograć. Mam ochotę zrobić tutaj dosyć dużo zawirowań i dosyć ostrą taką serię, wręcz nierealistyczną, ale dynamiczną, bym powiedziała, żeby to nie był challenge, luźna rozgrywka, ale taka mega, 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 mega dynamiczna. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zostawiajcie łapki, zostawiajcie komentarze, żebym widziała, że chcecie wiedzieć, co jest dalej. Tak czy inaczej, zapraszam was na mój Instagram, gdzie pojawią się pytania dotyczące tego, co dalej w życiu Kai powinno się wydarzyć. A dziewczyna, no, przeżyła faktycznie, można powiedzieć, traumę wręcz, jeżeli chodzi o jej życie. I ta trauma na pewno w pewien sposób odciśnie się na tym, jak dalej będą układały się jej losy. Natomiast ja już kończę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tej świątecznej serii. Być może zobaczymy się w następnych odcinkach tutaj w uniwersum tego zapisu. Trzymajcie się cieplutko i cześć!